Czarek, czemu wziąłeś walizkę jak ponad morze? Bo idę na filmówkę i zostaję już na zawsze w Łodzi. Ciekawe, kto by cię tam chciał. Ja! Każdy by mnie chyba zachciał. Ktoś nienormalnościowy. No, ty Deklu, człowieku, weź się zamknij już. No, jesteś u pani za to. Ty masz Parkinsona. I innych masz, chłopaków w łóżku. A ty nie masz dziewczyny. A ty też nie masz dziewczyny. Ale może chciałbym mieć. A może ja też bym chciał być. No ale nie będziesz miał, bo jesteś brzydki, a ja jestem czarny, to jest co innego. Też prawda. Wygłupiam się tylko. Jestem, nie jestem czarny. To ja wymyśliłem gimbusi. Tyś widział gimbusi. Tyś widział do buzi. Ja nakręciłem, czego nie mówią kobiety. Co mówię? Gdy mam ch**a w dupie. To no nieźle. Dzwonić. Ola, jedziemy po ciebie! Bądź! Smaruj cycachy! Klejem! Coś innego było w oryginalnej wersji. Żebym nigdy nie... doszedł! She don't Czarek, what the supermodel! Jakoś nie możemy z tego skorzystać, słuchaj. Jesteśmy właśnie na rondzie. Przejeżdżamy pod taką trasą, która jest poprzeczna i... Teraz mają ciochy ciepły. Nie, patrz, to jest ten, to teraz robię. A ty powiedział, żebyś... Komplet z brzydkim ryjem, kurwa. Ale jakim ryjem? Brzydkim. Pięknym. Tak, no to, halo, to halo! Jest, no to jest, ja chcę zamówić pizzę pieczarkową. Jest krzyż. Widzę krzyż, czy to Warszawa? A, jest ojciec Oli, przepraszam. Halo. A tu jest carzem? Rafał, weź za mordą w ten beton tutaj. Poczekaj, rozpędzę się! Zastrzyki marihuanen bez recepty. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub... Rafał chciał siusiu zrobić. Siadaj kurwa, bo to trzeba kręca. Siadaj, bo ciągnie między wojnie. Tak. Nie kryty, gdzie się kryjesz? Byłaś z nory! Dobra. Doktor Lubicz, kurwa, z Wikipedii. Nie jedź tam, nie pasz na to. Zaraz będziemy z Olą wszczykiwać marihuanę. Nie, Boże, dobra, nie, ja nie chcę. Nie, musisz, chodź. Ola, weź poskacz po nim. Jak to kurwa wyjebać? Nie, nie tak, przytulaj się do tego Rumuna. A ja się do niego przytulam. To tak się rucha? Na luzie. Tak się to robi w internecie. Na jednej nodze. Handluj z tym. Ty Czarek, to masz teraz 1,70 m. Wyjebałeś się na... Au! Sorry. O kurwa! Doszłaś? O, pekotek. Do making of robisz? Ada, tu wszystko jest na żywo u nas. Bez ściemy. Nie, serio. Dobra. Jest prawie tak samo jak na koncercie Limp Bizkit i prawie tyle samo typów z długimi włosami. Źle ubranych. Pierwszy pokaz to ekskluzywna kolekcja grzywek prosto od Dolce. Dwie godziny później potylic od Gabana i potem lewostopie Christian Lebotę. Co ty pieprzysz, czuj? Twoją dziewczynę. Cześć, słuchajcie, jesteśmy w miejscu dla mało ważnych ludzi. Tutaj wszyscy się ściskają, nikogo nie obchodzi ta część tutaj. Tylko dlatego, że chcemy się wtopić w tłum. Także ci tutaj ludzie są, nie mają znajomych, mało szacunku, ale chcą się przykleić do świata mody w jakiś tam sposób, celebrytów. Chcą się czuć ważni przez kilka chwil. Dziewczyny młode, jeszcze bez piersi, nieco to tutaj. To jest sążny cyc. Pokaż bobra. Na dywanie. Założyłam sweter na podkoszulkę.
To dziś modne w tym sezonie. O, co się bałam? Ups. Za hajs fashion baluj. To co spróbuj. A, sorry. Nie. W sumie ja wymyśliłem gimbusi. No to nieprawda. Ej, bardzo często powtarzane kłamstwo powoli staje się prawdą, więc Robert, masz dwie opcje. Albo wmawiać sobie, że masz dużego penisa, albo że wymyśliłeś gimbusi. Obie opcje są... wmawiać, bo obydwa są zbliżone do prawdy. Kto ma marynarskie majtki i skarpetki? Ten człowiek, co nie ma szacunku do siebie. Ty kurwa, głupio, głupio. W tym wypadku Rafała. Wyszło, że to ona taka jest pała. Dlaczego on ma sweter cały czas? Przecież jest tak ciepło. Zdejmij sweter, Rafał. Dlaczego wiadomość masz... radosna. Jest już kwiecień, przyszła wiosna. A ty masz dziury na sutki w swetrze. Umyj paździerz, sukwo. Umyj... O k***wa! Sukwę. Uchnąłem sobie w nos. Stary, no, bo robisz mi to przed non stop od jakichś 7 minut. Jezu, przepraszam cię. No. O k***wa. No. Za śmiecie. Ale krucho. Biedna Ola. Praca w trudnych warunkach, dodatek dostaniesz. Emeryturę wcześniejszą. Praca w oparach gówna. Po 2 latach na emeryturę można przejść. Chłopcy zamówili sobie pizzę. Myśleli, że skoro już jedzą niezdrowo, to przynajmniej będzie smaczna. Ale ogłaszamy przynajmniej wobec, że lepiej smakuje gówno owiec. Mimo, że go nie jedliśmy, ale tak przypuszczamy. Tak jest. Także jeżeli myślicie o zamówieniu pizzy, to kurwa nie tą! To się 2 razy zastanówcie, zanim weźmiecie tyle pizzy. Nie, ja bym proponował się nie zastanawiać, tylko i k***a nie brać po prostu. Ja bezpitu, powiedzmy szczerze, jak to smakuje. Tak. No. Ochydna. Oprócz tego, że masny. Powiem wam tak, masny lepiej wygląda niż to smakuje. To wszystko w tym temacie, kurwa. Że Albrecht ukląkł na obydwu kolanach. Pozdro Radziu Kotarski! To inny skandal. Z tej poznań horyzont. Powstać Bartolomeo Brecht. Łasem stwierdził, że hołd polski był błędem. Czego dał wyraz przy okazji historii o polowaniu na niedźwiedzia. Przede się tym i nienawidzę tej branży. Skandal! Wczoraj weszliśmy normalnie, nie było problemu. Zresztą w sumie nie wyglądamy chyba jakbyśmy szli gdzieś indziej, nie? Co dziś masz na sobie, czegoś? To co wczoraj. Klapki Kubota, bombery. Elegancja przez duże E. Wygodnie i sportowo. Kuboty mi fitują do dywanu. 15 minut, bo nie chcieli mnie wpuścić. Halina coś popierdala z moim imieniem. Zamiast Roman to Boban. Zamiast Janusz pisała Janusz przez H na końcu. No bo a Halina na angielski teraz chodzi, to takie naleciałości ma. Trochę ją tam wiesz, Sylwek zapisał do kosinusa. Grasz bardziej męsko od typów tutaj. Serio. I to nie jest śmieszne, to jest przykre. Przepraszam, znajdę coś dla Haliny do 30 zł na rocznicę? Nie wiem, chyba nie. Albo coś dla Sylwka, żeby się ucieszył młody. Mój syn. Pora na porcję bigosy przed dalszym polowaniem. Drugi dzień Fashion Week, kontynuacja moich szalonych modowych wywiadów. Start! Czy pani nie chciałaby udzielić wywiadu mi? Tobie? Znaczy nie, może ty też przeprowadzić wywiad ze mną, jeżeli chcemy się zamienić, ale możemy też zrobić to klasycznie. Na misjonarza. Ja taką klasyczną wersję wybieram. Dobrze. No. Jesteś modelką. Nie. Dlaczego jesteś taka wysoka, tak nielegalnie? Przepraszam dziewczyny, dostanę coś od Christiana Bombera? Nie, od nas nie. Nie ma nic. Ale dobre klapki masz. No wiem, ale teraz szukam spodni. Christian Bomber. Nie, u nas nie ma tych rzeczy. Nie ma. No nie dobrze. Halina no, będzie niepocieszona. Dlaczego widzę twoje piersi? Jest bardzo pruderyjna. Ale jestem ubrana, prawda? Dobry hak. Tak. Próbujesz to ominąć, że jesteś ubrana, ale jednocześnie się rozbierasz. To jest taka alternatywna wersja. Ukryty ekshibicjonizm. Trochę tak. Trochę jak z moim penisem, bo nie, to trochę go widać teraz, a trochę go nie. Teraz nie widać. Właśnie. To jest bardzo ja ciekawa kwestia. Ja bym że go widać troszkę za dużo. Dostałem jakąś ulotkę do internatu. Nie wiem o co chodzi, ale Sylwek w domu mi w klepie tam. Internet Explorera. Winą klasy
mocno średnie, moi drodzy. Nie osadza się na tych, małych, kurwa, szklanych, jak to się, kurwa, nazywa? Ścianach, o! Po jakiemu to jest? Ty masz włosy. Ej, wiem. Azjatyckie. Ej, w sumie? Siostry! Ale super, dobrze. Śmieją się ze mnie, bo jestem królową. Zazdrość, zazdrość i pazerność. Dobrze, uciekamy dalej śledzić modowy świat. Dziękujemy za atencję. A ja za erekcję, dobra. Wielbiam, jak do mnie dzwonisz, kiedy czegoś potrzebujesz, czyli jesteście interesowni, zadzwoniliście do mnie tylko po to, żebym wam dała zaproszenie na co? No właśnie, zaprezentujmy to. Oto zaproszenie na Kamaga. Wcale nie. Tylko po to do mnie zadzwoniliście dzisiaj. Już was nie lubię. I? Taki los jest, chłopaki! Kurwa klatę. Pokaż. Uwaga, żart o czarku, no. Przychodzi kolejnej bezy Kamaga i co mówi? Hej! Śmieszne. Jooo, poważny! Tak to w internecie, tak do przodu, a tutaj tak siedzi i tak się wygłupia, je? Czarek! Robert, bądź śmieszny, bo Robert musi w końcu. On wymyślił gimbusi. Cieszysz się na wyjście? Czarek! Cieszę się bardzo, szkoda, że idziesz. Z Czarkiem się pobiliśmy. Co cię mogę? Teraz się będziemy przepraszać. Jezus. Przyjmij piątkę, ziomek. Razem wymyśliliśmy gimbusi. Ja więcej trochę. Ja trochę też więcej. Ja wymyśliłem gimbusi. Ja z Robertem wymyśliłem gimbusi. Czarek siedział wtedy i grał w gry! Czarek, powtórz, jak do mnie mówisz, jak jesteś niemiły dla mnie. Robert, czy mogę się odsunąć? Powiedział do mnie, ty deklu. Tak powiedział do mnie, spadaj, ty deklu. A ja chciałem go tylko przytulić. A ja ciebie nie chciałem przytulać. Bo ja jesteś jakiś dziwak! Dziwak to ty jesteś! Tak biegasz z tym telefonem aparatem! Szczerozaurus Rexus sobie śpi. Ja zamknij. Pokaż głowacha. Nie bądź taki. Głowacza! Nie bądź ptaszek taki. Tutaj mamy uciekiniera z Gruzji. Zasłania się. Kolejne ujęcie bez ubrania w tym Mexikofie, więc... Shit! Jak będzie unsub bobobr, to ja rozumiem. Nie. Tacy imprezowicze, że ja wczoraj spodniów nie złożyłem, tak się bawiłem. Zobaczcie, jakie pognięcione. Jakie wariaty studenckie. Też nieźle, chrupki nieposprzątane, ale jolo, my żyjemy chwilą. Alkohol. Podsumowanie wyjazdu, Czarek, jak się podobało? Było w dechę, szkoda, że Robert był. Ale Robert tu stoi, to słyszy, może mu przykro jest. Mógłby stać na przykład za aparatem i słyszeć to, co mówisz o nim. Nie, bo Zoom nie wychwytuje. Nie mamy Zoomu. Jak się podobało, Czarek? W trzech słowach. Było super, hardkorowo i szczerze. I nic więcej. 300 funtów kosztowało. Pięć zdań o wyjeździe. Fajnie było, szkoda, że Robert był. A Robert to mógł słyszeć na przykład, mógł stać tutaj za aparatem. A, mógł, ale nie stał. No dobra, nie stworzę zdania, więc koniec. Ale do widzenia. Ty kiedykolwiek stworzyłeś zdanie, naprawdę? Stworzyłem zdanie i do tego pozdrawiam dla piękne panie. Dla piękne. Prawie po polsku się udało. Błysnąłem okiem jak Robert krokiem. Jak tam dwa dni z kumplami? Pysznie było, szkoda, że był Robert. A może Robert to słyszy, stoi na przykład za aparatem. Nikogo to nie obchodzi.